Dzień dobry. Kolejne dzisiaj moje golonko. Dzisiaj po tygodniowej przerwie golenie brzytwą. Już pokazuję, czym się będę golił. Zacznę dzisiaj od kremu, którego będę używał. Będzie to pana krema Nuavia. Niebieski kolor. Moim zdaniem najbardziej pachnąca ze wszystkich Nuavi, najmocniej. Po tym, żeby zostać już przy kolorze, to będzie Myrsol. Myrsol Blue. Coś takiego. Po tym wszystkim będzie... Jestem monotematyczny. Coral Skin Food. Piana będzie nakładana, już wyrobiona oczywiście, jest przeze mnie, pędzelkiem Magardowskim syntetykiem 22 mm. Coś takiego. No i na koniec brzytwa. To będzie moja najmniejsza brzytwa, jaką się będę golił. Golę się ją pierwszy raz. Portland Razor Sprite. Tak się ona nazywa. Nie wiem, czy będzie ten napis tu widoczny na niej. Żeby on dostał ostrości. Tak to wygląda. Mówiąc najmniejsza. Mówię to dlatego, że ostrze w tej brzytwie ma 2 cale. A 2 cale, no to wychodzi nam jakieś 5,2 cm. Tak, 5 cm i 2 mm. Brzytwa przechodzi test włosa. No co? Pukam twarz, zarost jednodniowy i lecimy z koksem. To będzie moje pierwsze golenie tą brzytwą i w ogóle taką malutką brzytwą. Malutką, to znaczy króciutką, bo ona jest 6 ósmych cala. Jeżeli chodzi o szerokość ostrza, tyle że mówię, to ostrze jest krótkie. Bo średnio z tych brzytw, które korzystam, wszystkie mają tam 6-7 cm, a ta akurat ma 5. Producentem tej brzytwy jest amerykańska firma Portland Razor. Oni robią brzytwy i ta akurat jest z tych najmniejszych. Dobra. Piany nie będę, kremu nie będę reklamował ani nic wielu nie mówił, bo często się przewija w moich filmikach. No mój ulubiony kremik. Dobra, nie przeciągamy. Zobaczymy, czy nie zapomniałem, jak się goli brzytwą. Mówię, tydzień nie było golenia. Troszeczkę kamerę obrócę w tą stronę. No i lecimy. Och, powiem tak. Jest malutka, to prawda, ale golenie, no ja lubię się golić brzytwą, więc szczerze mówiąc ten tydzień był dosyć oczekiwany, jeżeli chodzi o golenie brzytwą przeze mnie, ale golenie idzie bardzo fajnie, bardzo fajnie. No trochę faktycznie ta brzytewka jest mała i jestem przyzwyczajony jednak do powierzchni, którą ścina brzytwa, większej. Ale fajnie, no. Inaczej jak do tej pory. Brzytwa jest chyba taka głośnawa, ale w taki inny sposób. Przez to, że jest taka krótsza, to jest takie
Więcej wysokich tonów, mniej czyszczenia. No ciekawe to jest, powiem. Ciekawostka. Przez to, że ona jest taka mała, taka króciutka, to jakiś większy respekt przed nią czuję, bo nie godziłem się takimi krótkimi brzytwami, więc tak ostrożnie do tego podchodzę. No i tak jak mówię, przez tydzień ostatnio goliłem się maszynkami. Nie powiedziałem koniec z maszynką, będę się jeszcze golił, tylko dzisiaj chciałem tą brzytwę właśnie wypróbować. No i po tygodniowej przerwie nastęskniłem się za brzytwami. Bardzo ładnie zbiera. Fajnie to czuć ogólnie, jak ona sobie radzi z tym zarostem. Dobra, pukam twarz, jadę z nakładaniem kremu i drugie przejście. Dobra, nakładamy krem. O, dużo tego kremu się zrobiło, trochę tu obrócę na tą chwilę. Dużo tego kremu się zrobiło. Ostatnio korzystałem z innych, więc ten jest, zapomniałem, że jest mocno wydajny. Dobra, lecimy z drugim przejściem. Całkiem fajnie. Oprócz tego, no, co tu dużo mówić, golenie brzytwą to jest jednak inna, inaczej się odbiera takie golenie niż maszynką. I nie ukrywam, ale tęskniłem za tym goleniem. No i trochę wypadłem z wprawy. Ale fajnie ta maszynka działa. No kwestia przyzwyczajenia, jest jednak króciutka. To co kiedyś zbierałem na raz, teraz nie uchwycę tak i muszę. Powtórzyć obok, ale całkiem sympatycznie. I wydaje mi się, że mocno ostra jest ta brzytwa. Z tego co mi wiadomo, troszeczkę tu przesunę. Z tego co mi wiadomo, to i tak jak pisze producent, to brzytwa przychodzi gotowa do golenia. I faktycznie, no, ta zwłoka przychodziła, nic jej nie musiałem poprawiać. Lewa ręka. Wyszedłem trochę z wprawy jednak po tym tygodniu. Oprócz tego mówię, no nowa brzytwa, więc.
Powiem tak, wydaje mi się, że taka brzytwa jak ta z tą długością oszcza to byłaby fajna brzytwa dla tych, którzy się zaczynają uczyć golić brzytwą. Bo byłoby chyba łatwiej. No, ja obecnie troszeczkę duszą bym wolał. To jest taka zabawkowa. Mówiąc zabawkowa, to takie moje odczucie, trzymając ją w rękach, bo jest mała po prostu. Większymi brzytwami się golę, ale fajnie. Mówię, tydzień się nie goliłem brzytwami. Wydaje mi się, że ona jest agresywna. Dosyć mocno czuć na twarzy. Nie wiem, może jakieś kąty by pasowało zmienić albo coś. Ja ją na razie dosyć mocno czuję. To jest pierwsze, mówię, golenie nią. Na drugi raz też się nią ogolę, żeby sobie to tak jeszcze sprawdzić bardziej na chłodno, bez mniejszych emocji. I co? I wydaje mi się, że taka jest właśnie trochę agresywna, zbliżona agresywnością do Tyreisarda w odczuciu moim. No, ale mówię, no, przez tydzień miałem przerwę i mówię, i może ja to też tak odbieram, bo jednak maszynką się inaczej goli. Więc. Ją, ale wydaje mi się, że bardzo ładnie zbiera. No, fajne, fajne to jest uczucie. Dobrze. No fajnie, o, fajnie ten policzek. Lecimy z drugim. Super. No, pięknie. Pukam ze dwie poprawki i kończymy zabawę. No. Dzisiaj czuję, że się ogoliłem, bo jednak troszeczkę emocji w to włożyłem, choćby nawet z tego powodu, że mówię, no, przerwę miałem w tym goleniu, ale najpierw zgoliłem się tą akurat brzytwą. Ale fajna, fajna zabawa.
Leci. Fajnie. Dobra, wyrównam baczki i kończymy dzisiejszą zabawę. Jeszcze ten. Dobra. Pukam brzytwę. Wytrę. No i co?